Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie. Program Rozmowa Dnia, a moim i Państwa gościem jest dzisiaj Leszek Zegza, przewodniczący Klubu Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta. Witam Pana bardzo serdecznie. Dzień dobry Pani, dzień dobry. Pani Rady, nie udało się przegłosować projektu uchwały w sprawie sprzedaży działki u zbiegu ulicy Limanowskiego i Nawojowskiej. Pan był za sprzedażą. Tak. Dlaczego? Padały różne argumenty, że być może lepiej poczekać, kiedy ta działka będzie miała większą wartość, że na razie miasto jest w dobrej kondycji finansowej, więc nie ma noża, że tak brzydko mówiąc, na gardle, więc może nie wyprzedawać tych sreber rodowych. Trochę mi się flaki przewracają, jak słucham takiej argumentacji. To są argumenty, które padają podczas sesji. Tak, to padały, ale mówię, że po prostu kompletnie ich nie akceptuję, bo miasto nie jest od tego, żeby zarabiać na mieszkańcach. Miasto też nie jest po to, żeby być bogatym, tylko żeby mieszkańcom służyć. Używanie argumentu, że to są srebra rodowe miasta Nowego Sącza, moim zdaniem sięga absurdu, bo 7 arów na skrzyżowaniu ruchliwych ulic to nie jest miejsce na żadną inwestycję. Żeby to było pół hektara, to ja to rozumiem, że to jest coś, co jest warte zatrzymania, pomyślenia o zainwestowaniu w jakieś przedsięwzięcie usługowe dla wszystkich mieszkańców. Ale w sytuacji, kiedy to jest 7 arów, to nawet budynku nie można samodzielnego postawić, bo to po prostu, a może być wartościowym elementem uzupełnienia działki w pobliżu. Więc w tym sensie utrzymywanie takiego stanu rzeczy, w którym byśmy nie wiadomo po co trzymali ten mały kawałeczek, jeszcze zaznaczając, co jest bardzo ważne, że kiedy w przyszłości będziemy budowali rondo i tak dalej, jest zabezpieczony teren. Tak mówił prezydent publicznie, więc nie ma co do tego żadnych kłopotów, jeśli chodzi o... A nic innego wielkiego powstać nie może, więc... To jest raczej taka filozofia, która jest mi całkowicie obca i ona jest taka z gruntu bardzo taka socjalistyczna, powiedziałbym, sięgająca do poprzednich czasów, czy komunistycznych, kiedy państwo albo własność państwowa to była własność lepsza. Dzisiaj w mojej filozofii, rozumieniu prawa jest tak, że jeśli mieszkańcy się wzbogacają, to jest bardzo dobrze, a niekoniecznie musi się wzbogacać samorząd. Samorząd nie jest od wzbogacania się kosztem mieszkańców miasta, w związku z tym uważam, że absolutnie trzeba ten teren sprzedać i żeby ktoś mógł go sensownie wykorzystać, a nie trzymać nie wiadomo po co. A pojawił się jakiś inwestor, który chce zainwestować, który chce kupić ten teren? Były takie pytania nawet na sesji, ale jakby nie dowiedzieliśmy się, czy pan wie coś na ten temat. Nie nasza jest to sprawa. Nie powinno nas to w ogóle interesować. Jest jakiś skrawek ziemi w Nowym Sączu, który można wykorzystać, ktoś może sensownie wykorzystać, myślę, że najbardziej zainteresowana będzie osoba, która jest właścicielem okolicznej działki. Nie chcę wchodzić, kto to jest bez znaczenia dla mnie, kto to jest. Nie sprzedajemy Kowalskiemu, tylko pozbywamy się jakiegoś fragmentu miasta, niewielkiego, po to, żeby coś się tam działo. Usługi i mieszkalnictwo, tak mówił dyrektor Kurzejerzy. Jakieś usługi, jakieś mieszkalnictwo, cokolwiek by ktoś tam wpadł jako uzupełnienie działki, proszę bardzo, super. Tam jest w pobliżu pawilon jeden, jest w pobliżu pawilon drugi. Na pewno jeden z właścicieli by to dla swojej działalności sensownie wykorzystał. Dlaczego to blokować? Zupełnie tego nie rozumiem. A taki argument, żeby poczekać, żeby tą działkę wystawić na sprzedaż w momencie, kiedy już zostanie zrealizowana ta inwestycja, która ma tu powstać, czyli przebudowa ronda, tam ma być przebudowa skrzyżowania, tam ma być rondo turbinowe, bo też padały takie argumenty, że być może już wtedy nie będzie pewnych rozwiązań komunikacyjnych można zrobić, kiedy ta działka już zostanie sprzedana. No, rozmawialiśmy na ten temat, wystąpił dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg, powiedział, że wszystko jest opracowane. Jest koncepcja, która umożliwia rozwiązanie tego problemu komunikacyjnego z tak zwanym prawoskrętem bez potrzeby zachowywania tej siedmiarowej działki. W związku z tym uważam, że tam jest jakieś drugie dno tych, którzy to zablokowali, może jakaś chęć złośliwości albo komuś czegoś innego. Tak, ja oczywiście nikogo nie będę podejrzewał, nie będę wymieniał nazwisk żadnych. Ale coś mi tam tak to jakoś pachnie. Mam doświadczenie i wiem, że czasem się blokuje takie rzeczy w działalności publicznej, żeby komuś powiedzieć a kuku.
No właśnie, ale jeden z radnych Koalicji Obywatelskiej, czyli pańskiego klubu, zagłosował przeciwko sprzedaży. Czy tu można powiedzieć, że rysują się jakieś zmiany albo oszukują się jakieś zmiany w klubie radnych? Nie mieliśmy dyscypliny, tego trzeba zacząć. Nikt z nas nie postawił sobie tutaj jakiegoś takiego sztywnego, że wszyscy musimy zagłosować tak samo. Więc ja do końca nie rozumiem, dlaczego jeden z moich kolegów nie zagłosował, no ale mówimy miał do tego prawo. No, podjął taką decyzję, to jest jego sprawa. Ja uważam, że nie do końca to rozumiem, ale to w życiu jest tak, że nie zawsze wszystko trzeba zrozumieć. No, tak jest i koniec. Tak? A też nie chodzi też o to, żebyśmy stosowali takie naciski wprost na radnego. Każdy postępuje w zgodzie z własnym sumieniem. Ja zaprezentowałem swój punkt widzenia i swoje stanowisko. Jak pani redaktor zapyta pana Grzegorza Feckę, to on pewnie też swoje uzasadnienie będzie miał. A wracając do tego pytania, no bo mamy pewne takie przetasowanie, jeżeli chodzi o kluby radnych, to znaczy klub Prawo i Sprawiedliwość Wybieram Nowy Sącz, nie ma już bezwzględnej większości głosów po tym, jak pan radny Krzysztof Głódz opuścił klub. No, pojawiają się takie głosy, plotki, że pan Krzysztof Głódz będzie robił swój klub i możliwe, że radni z innych ugrupowań, z innych klubów także tam się znajdą. Pan coś wie na ten temat? Po pierwsze, nic w tym dziwnego. Pan Krzysztof Głódz jest inteligentnym, młodym człowiekiem. Zawsze miałem dobrą komunikację z panem Krzysztofem i na pewno, myśląc w kategoriach takich strategicznych, chciałby wokół siebie gromadzić osoby. Zresztą przypominam, że on miał Wybieram Nowy Sącz, to był klub osobny, właśnie osobny, czteroosobowy. Więc on się później przyłączył jak gdyby do Prawa i Sprawiedliwości, więc gdyby dzisiaj powstał na nowo klub wokół Porozumienia i wokół Krzysztofa Głódza, no to nie byłoby w tym nic dziwnego. Też czekam na rozwój sytuacji, tym bardziej, że no, widać, że w Zjednoczonej Prawicy, bo jednak to duża polityka wpływa też na tą politykę lokalną, nie? Że w Zjednoczonej Prawicy te ruchy, że tak powiem, rozpadowe się pojawiają, więc w sposób naturalny i tutaj może taka sytuacja mieć miejsce. Czekamy na rozwój sytuacji. No właśnie, podczas ostatniej sesji, znaczy jeszcze 2 tygodnie temu, ponieważ bardzo długo państwo obradowaliście, aż 3 spotkania w ramach jednej sesji Rady Miasta. Przepraszam, się uśmiecham, ale to jest po prostu fenomen na skalę ogólnopolską, żeby 3 razy się spotykać od godziny tam 15 do 22. To jest jakieś szaleństwo kompletne. To może za długo te dyskusje państwa trwają na sesji Rady Miasta, że to tak długo trwa? Na pewno. Bo to są 3 spotkania kilkunastogodzinne, tak? Bo o godzinie 22 te sesje Na pewno są za długo, to w ogóle nie ma żadnej dyskusji. Powinny być bardziej zwalte, no ale bo nie osiąga się efektu, nie tylko to, że wszyscy jesteśmy zmęczeni, ale także to, że przestają się mieszkańcy i w ogóle ludzie tym interesowować, no bo a wiesz, to widać można bardzo, siedzieć, że mieszkańcy tak coraz mniej śledzą to, co się dzieje na sesji. Coraz mniej, więc, no ileż można, więc to po prostu i nam nie służy, i mieszkańcom nie służy, no ale tak jest właśnie, że wszyscy na wszystkie sprawy, na wszystkich sprawach wydaje mi się, że się znają. Ma pan jakiś pomysł na to, aby te sesje były krótkie, bo na przykład patrząc na sesje w ościennych miastach, gminach, to naprawdę trwa dużo krócej. To trochę wasza wina, oczywiście żartuję, że tego nie odbieram, ale w tym sensie, że darmowa transmisja to szansa, żeby pokazać swoją twarz. Jak się zabiera głos, no to później przez tam 3 minuty ludzie to oglądają. Jak, no i tak się przynajmniej radnym wydaje. No ale tak pewnie jest. No. Więc to tak, nawet w momencie, kiedy nie były transmitowane te sesje, to i tak przecież w telewizji były retransmitowane lub transmitowane. Czy generalnie rozwiązania parlamentarne są powszechnie znane i wiemy, jak one generalnie wyglądają. Znaczy jest prezentacja stanowisk klubów i się głosuje, więc to można by było takie rozwiązanie znaleźć pod warunkiem, że radni zechcieliby się nie odzywać na każdy temat. No, ale więc gdybyśmy przyjęli taką niepisaną zasadę, że prezentacja stanowiska jest w ramach klubu,
No to może by można było skrócić, chociaż szczerze mówiąc niezbyt często kluby mają dyscyplinę, więc to jest też tak, że każdy próbuje tam swoje powiedzieć. No. Czyli każdy próbuje wykorzystać tak swoje 5 minut, tak? Swoje 5 minut. No właśnie. Staram się nie wykorzystać, przynajmniej ja osobiście na każdy temat się nie odzywam. Chociaż jest pan jednym z aktywniejszych radnych. Jako szef klubu no, muszę tam coś czasem powiedzieć, bo szczególnie jak słyszę takie czasem tezy, które są naiwne. No właśnie, przyjęliście Państwo, to był wniosek klubu Koalicji Obywatelskiej, apel do przewodniczącej Rady Miasta o zwoływanie sesji w trybie stacjonarnym. No tak, apel został przyjęty, tak, większością głosów, ale i tak nie ma mocy sprawczej. Więc po co to całe zamieszanie? Nie można się po to, żeby uświadomić nam wszystkim i ludziom, którzy się tym interesują, że to jest nienormalna sytuacja. Bo naprawdę żyjemy w nienormalnej sytuacji. To jest wstyd dla nas. To jest wstyd dla nas. Dzieci chodzą do szkoły, ludzie, miliony osób idzie do pracy codziennie, na halach produkcyjnych, w biurach, w sklepach, spotykają się, normalnie życie funkcjonuje. Po 8 godzin ludzie siedzą w zamkniętych pomieszczeniach razem ze sobą, czasem z obowiązkiem trzymania maseczki, a my nie możemy się spotkać raz na miesiąc, mówiąc, że jest pandemia. To trochę obrażamy ludzi. Trochę wynosimy się, trochę zachowujemy się jak kasta. Taka, która ma prawo sobie, za przeproszeniem, siedzieć w krótkich spodenkach w domu i po prostu nawet nie przyjść do pracy, bo przypominam, że miejscem pracy Rady Miasta jest ratusz sądecki. Tam jest sala obrad Rady Miasta Nowego Sącza, gdzie na dodatek można zabezpieczyć wszystkie warunki sanitarne, epidemiologiczne. Można postarać się o to, żeby odległości między radnymi były 1,5-metrowe, zgodnie z przepisami, żeby nawet w maseczkach nie musieli siedzieć. Oczywistym jest sprawą, oczywistą jest rzeczą, że to jest tak naprawdę wykorzystywanie pandemii, cyniczne wykorzystywanie i brzydkie w sumie. Wykorzystywanie pandemii do tego, żeby nie móc głosować personalnie. Wcześniej pani podjęła temat utraty większości ze strony Prawa i Sprawiedliwości. Ja nie jestem przekonany, że z tego wyniknie z całą pewnością odwołanie Prezydium Rady Miasta, ale faktem jest, że przewodniczącym każdego gremium, czy to dotyczy parlamentu, czy to dotyczy Rady Miasta, czy Rady Gminy, czy jakkolwiek, zawsze jest reprezentant większości. Tak? Przewodniczącym jest reprezentant większości. Ja nie podzielam, albo inaczej, nie akcentuję, może nie tyle nie podzielam, co nie akcentuję kwestii jakości prowadzenia obrad, bo to często się pojawia, że źle są prowadzone obrady. One czasem źle są prowadzone, to co do tego nie mam wątpliwości też, ale nie jest łatwo prowadzić obrady. Natomiast radny i w ogóle my mamy prawo do zmiany układu w Radzie Miasta, jeśli pojawia się inna większość niż dotychczasowa. Czyli to jest jakby takie drugie dno tego apelu, żeby... Jestem przekonany. Znaczy, żeby odwołać prezydium, bo takie padały argumenty z drugiej strony. Pierwszą podstawą jest to, że absolutnie powinniśmy już wrócić do klasycznego sposobu obradowania. I to bez względu na to, czy chcemy zmienić prezydium, czy nie chcemy zmienić prezydium, absolutnie powinniśmy klasycznie spotykać się już, bo wszyscy się spotykają, w parlamencie się spotykają i tak dalej, i tak dalej. I w pracy, i w szkole. Natomiast drugą sprawą niewątpliwie jest to, że pojawi się wniosek o odwołanie przewodniczącej Rady Miasta ze względu na utratę większości. Powtarzam jeszcze raz, tu nie chodzi o złośliwość w stosunku do pani Mularczyk, tylko normalnych reguł demokratycznych. Przewodniczącym Rady Miasta jest osoba, która ma większość w Radzie, która większość w Radzie popiera. Tyle w tej sprawie. A niezwoływanie sesji uniemożliwia złożenie takiego wniosku. Czy to będzie wniosek o zmianę całego prezydium, czy tylko przewodniczącej? No w tej chwili nie umiem na ten temat odpowiedzieć. Może nie przewodniczącej, może najpierw członków prezydium. Nie wiem. I wiem jedno na pewno, że powinien taki wniosek móc się pojawić i powinien być głosowany. W momencie, kiedy te obrady nie są w trybie stacjonarnym, taki wniosek nie może się pojawić, tak z przyczyn Może się pojawić, tylko zostanie schowany do szuflady, bo istnieje możliwość głosowania zdalnego, personalnego głosowania,
ale on nie jest przeprowadzany. No nie mamy narzędzi, nie ma narzędzia przymuszającego przewodniczącą Rady Miasta do tego, żeby takie głosowanie przeprowadziła, bo cały czas odwołuje się do tego, że głosowanie musi być tajne, a tajne to bezpośrednie, więc nie może być zdalnie. W związku z tym nie ma głosowań. No. Czy w tej sprawie, bo wiemy, że jeszcze nie było takiego spotkania, będzie właśnie spotkanie szefów klubów, właśnie tematem którego to spotkania będą ewentualny powrót do obrad stacjonarnych? Ja oczywiście bardzo chętnie w takim spotkaniu wezmę udział, ale szczerze mówiąc nie wiem, co ma być przedmiotem tego spotkania, bo dyskutowanie o tym, jak ma wyglądać jak mają wyglądać obrady Rady Miasta, jest bezprzedmiotowe, no bo ma być tak, jak było do tej pory, czyli mamy w danym dniu spotkać się na posiedzeniu w ratuszu i obradować. Ja nie wiem, o czym mamy rozmawiać jako przewodniczący klubu. No dopadł taki argument podczas dyskusji właśnie nad tym apelem. No to jest tak cała bała go odnosiła. Tak, że to jest sprawa wewnętrzna Rady Miasta, że to nie powinno być poruszane na forum, na sesji Rady Miasta, że być może lepiej byłoby się po prostu spotkać i dogadać w tym temacie. To są wszystko szukanie takich pseudoargumentów. Apel by się w ogóle, ja w uzasadnieniu apelu, ja przedstawiałem ten apel, powiedziałem jako pierwsze zdanie, że czuję się i zażenowany i zawstydzony w ogóle, że ja muszę to prezentować, bo takiego apelu w ogóle nie powinno być. Nie potrzeba spotkania przewodniczących klubów, tylko wystarczy zwołać w trybie stacjonarnym posiedzenie. I nie trzeba mieć ani żadnych apeli, ani żadnych spotkań klubowych. Po prostu pani przewodnicząca informuje, że następna sesja Rady Miasta odbywa się w trybie tradycyjnym na sali ratuszowej i koniec, nie ma przedmiotu rozmowy. Możemy o czymś innym rozmawiać. No właśnie, no to pewnie spotkanie pokaże i pani radny już na zakończenie, ponieważ tak jakoś nie spotkałam się przynajmniej z komentarzami ze strony radnych. Chodzi mi o fakt przeniesienia figurki sikającego rycerza spod zamku na parking zlokalizowany obok domu byłego prezydenta Jerzego Gwizdża, jak pan to skomentuje. Ten rycerzyk sikający nas prześladuje, to pierwsze skojarzenie, bo pamiętam całą aferę, jak on się pojawił, też pod osłoną nocy, nic tego nizowego, pojawił się przed ruinami zamku, a teraz się pojawił tam też pod osłoną nocy. Znaczy mnie się ta gra w ogóle nie podoba, no to przecież jeśli szuka pani prostej odpowiedzi, to ja tak mówię, to jest poniżej pewnego poziomu w ogóle debaty publicznej i tak dalej, ale nie ma skutku bez przyczyny. I to chcę mocno powiedzieć, mi się nie podoba to, ja w ogóle zachowuję do tego pełen dystans, ale też to, co było pod zamkiem, mi się nie za bardzo podobało, to, co w tej chwili jest, też mi się nie za bardzo podoba i to wszystko jest, to ma też swoje podłoże, zresztą tam byłem na tym placu, tam gdzie ten przeniesiony jest, ten rycerzyk, czytałem tam tą opowieść taką o tej historii tego terenu, też mi się to bardzo nie podobało. Znaczy ja tego nie znałem, ale też to pachnie jakimś rodzajem takiej, no prywaty, no. Tak bym powiedział najogólniej. To jedno na drugie się nakłada, to tak jest, że byle jakość do tej byle jakości idzie. Druga byle jakość i to wszystko się tak miesza. To jest wszystko, tego wszystkiego w ogóle nie powinno być. I to jest jedyny komentarz, który mam na ten temat. Słabe to. Dziękuję bardzo. Państwu dziękujemy za uwagę, a moim i Państwa gościem był dzisiaj Leszek Zegzda, przewodniczący Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Miłego dnia.